Witajcie kochani, witajcie ponownie. Teraz pewnie już nieco niektórzy zauważyli smarda, który jest w tym kadrze w bliskiej odległości ode mnie. Tak, jest w tym miejscu. Jak to jest z tymi smardzami? Dlaczego ja te smardze w każdym roku jestem w stanie wam pokazać? Nie wiem, czy pamiętacie, jak te smardze wyglądały w okresie jeszcze zimowym, czyli to był początek lutego. Bardzo się zmieniły, jeżeli chodzi o wygląd. Były wtedy bardzo małe, chociaż kształtem już przypominały smardza, były bardzo słabo wybarwione. W porównaniu z tymi, które teraz wam pokazuję, to już jest kolosalna różnica. Nie dość, że wielkościowo się bardzo różnią, to jeszcze kolorystycznie ta górna część owocnika bardzo ściemniała. Trzony przybrały na masie, ale jeżeli chodzi o ilość owocników w tym roku, nie jest imponująca. A dlaczego tak jest? Tutaj duży wpływ ma zmienność temperatur i opadów. W tym roku, kiedy smardze zawiązywały się, przyszły bardzo wysokie temperatury, więc tylko w tych miejscach, takich jak na przykład to miejsce, smardze pokazały się w niedużej ilości, z tego względu, że tutaj jest trochę więcej cienia i nie jest to gdzieś na obrzeżu, tylko w środku lasu, więc wiatr też nie obsuszał jakoś strasznie tej gleby. I dzięki temu kilkanaście owocników potrafiło się pokazać. Bywały takie lata, gdzie w tym miejscu na przykład było kilkaset owocników. W niektórych były tylko dwa. W tym okresie jest tu kilkanaście. Więc nie jest to jakiś imponujący rok na smardze, ale nadal te smardze możemy spotkać. Musicie pamiętać, że smardze u nas nadal są pod ochroną. Jeżeli chcecie gdziekolwiek pozbierać, to w wszystkich ościennych krajach obok Polski można je zbierać. Tam te grzyby nie są pod ochroną. Dużo ludzi w okresie majowym właśnie jedzie na Słowację, w tereny górskie i tam szuka i zbiera smardze. I o dziwo, są co roku w różnych ilościach. To też jest właśnie zależne od temperatur, wilgotności, ilości grzybiarzy. Każdy rok jest inny, więc w jednym roku tych grzybiarzy jest więcej, w drugim mniej. Jak możecie zauważyć, mam taką gałązkę i wypuszczają zielone listki. Jest to czeremcha kanadyjska i w okolicy, tutaj za mną, wszędzie widzicie pełno zielonego, jest to właśnie ta czeremcha. I te smardze bardzo lubią takie towarzystwo czeremchy i jeszcze jak w pobliżu jest topola, to już jest po prostu bajka dla nich i wtedy warto popatrzeć. I na przykład w tym okresie, kiedy nagrywam, też mam bardzo zmienne owocniki w zależności od terenu. W jednym miejscu, tak jak w tym tutaj zdążyliście zauważyć, owocniki są już dosyć duże, a w innym miejscu w tym momencie mam jeszcze bardzo małe owocniki. Także możecie się czasami zdziwić, że byliście w jakimś miejscu, nigdy ich tam nie było, bo w tym momencie tam mogły być bardzo małe owocniki, których nie zauważyliście, a przyszliście 2-3 tygodnie później i nagle się okazało, że tam są smardze. Dlatego warto w niektórych miejscach potencjalnych, które uważacie, że tam jak najbardziej mogą być smardze, warto je spenetrować kilka razy w miesiącu, żeby się przekonać, czy na pewno tam ich nie ma. Nie wiem, czy was też tak cieszy, jak pojawiają się wiosną smardze, bo to nas przybliża do okresu, kiedy będziemy już patrzeć za maślakami, a może nawet borowikami. W tamtym roku pokazałem wam w jednym z filmów właśnie smardze i obok tych smardzów były maślaki, maślaki ziarniste. Kto nie widział, to polecam, możecie sobie zobaczyć do mojego starszego filmu. To był ubiegłoroczny, wiosenny film. A tutaj mamy troszeczkę inny teren niż poprzednio wam pokazywałem. Tam było więcej czeremchy, minimalna ilość topoli, jakieś 1-2 drzewa w okolicy. A tutaj mamy taki szpaler topoli. Te topole są już wyrośnięte. I jak widzicie, nie da się nie zauważyć, smardze też rosną. A skoro mamy tutaj takie wyrośnięte topole, to tak samo mamy w ściółce bardzo dużo takich dużych, ogromnych, nawet bym wręcz powiedział, liści topolowych, które tworzą taką kołderkę, taką pierzynkę z tych liści. I właśnie przez to, że tak dużo tych liści jest w tym terenie, staram się tu przychodzić najpóźniej, bo zanim te smardze przebiją się spośród tych liści i żebym mógł je zobaczyć, to wcześniej nie ma sensu tutaj w ogóle wchodzić. To musi potrwać. Na wcześniejszych ujęciach mogliście zauważyć, że nie było tych liści tak dużo, więc nie było problemów z zobaczeniem tych owocników. O ile tamte owocniki miały taką bardzo wyraźnie czarną barwę, te główki, to te owocniki tutaj z tego miejsca mają lekko zielonkawy odcień.
Nawet owocniki, kiedy są dojrzałe, ten zielonkawy odcień mają, potrafią być bardzo duże. To są akurat, powiedzmy, średniej wielkości, bo same owocniki potrafią być dwa lub trzy razy większe niż ten tutaj, który widzicie. I mogłoby się wydawać, że tutaj jest fajnie, wilgotno i tych smardzów powinno być tutaj dużo, ale tak naprawdę obok tego skrawka topolowego jest wolna przestrzeń i ten wiatr hula i obsusza ten teren, dlatego też w tym miejscu tych smardzów za dużo nie ma. Tak samo jak w tamtym miejscu było ich kilka, tak samo tutaj jest tych smardzów kilka, chociaż potrafiły być tutaj naprawdę duże ilości tych owocników. Ja tu się jeszcze porozglądam za innymi smardzami, a może coś innego będzie, to idziemy szukać dalej. Tutaj jest takie miejsce z czeremchami. Dookoła praktycznie same czeremchy. Mamy jednego smardza przede mną, ale jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że troszeczkę dalej, albo troszeczkę niżej, bo to jest taka skarpa, pokazały się jeszcze dwa smardze. Ogólnie w tym terenie powinno tych smardzów być bardzo dużo, a w tym roku ich nie ma. Ale to jest najciemniejsze miejsce, w którym one rosły i tutaj chyba tej wilgoci najwięcej zostało. A żeby to potwierdzić, że wilgoć w tym roku miała duży wpływ na ilość smardzów, pójdziemy w takie miejsce, gdzie tej wilgoci jest znacznie więcej i zobaczymy, czy tych smardzów jest tam też dużo więcej. I tutaj jest to miejsce, co chciałem Wam pokazać, żeby potwierdzić, że wilgoć, że brak wilgoci w tym roku ma duży wpływ na pojawienie się smardzów. Zobaczcie, tutaj jest taki ciek wodny i w bliskiej odległości tego cieku wodnego pojawiły się smardze. Tutaj są topole, tutaj są czeremchy, czyli te dwa główne gatunki drzew, pod którymi najlepiej mi rosną w moim terenie smardze. I chodząc z tym pochyleniem po całej jego szerokości, to najwięcej tych smardzów jest właśnie w bliskiej odległości od tego cieku wodnego. Jak przejdziemy troszeczkę wyżej, oddalimy się od tego cieku wodnego, też smardze, jak widzicie, rosną. Całkiem niezłe owocniki, ale naprawdę największa ilość ich rośnie tam na samym dole. Jak widzicie, w takim terenie trudno wypatrzyć te smardze, bo tych liści nie ma i widać je z daleka. Zresztą sami widzicie przed sobą owocniki. I myślę, że tych smardzów z tego miejsca tyle wystarczy. Ja pójdę poszukać czegoś nowego. I zaczynają się pojawiać nowe gatunki tej wiosny. Nie wiem, czy dobrze widzicie, jak się wpatrzycie w ten nasyp, to zobaczcie te owocniki. O, na przykład w tym miejscu jednym tutaj na dole możecie wypatrzyć kustrzepkę. Jaką kustrzepkę, tego nie będziemy wiedzieć. Z łaciny jest to peziza. Tych kustrzepek, gatunków kustrzepek jest bardzo dużo, więc tutaj w grę wchodzą badania mikroskopowe i one też nie zawsze będą w stanie ocenić, która to jest peziza, czyli ta kustrzepka. Ale co cieszę, że pojawiają się następne, kolejne gatunki tej wiosny. Są to grzyby bardzo kruche, miseczkowate. Czasami, tak jak w tym przypadku, te miseczki są takie zafałdowane, ale to są miseczkowate owocniki. Tak samo jak smardze, które Wam pokazywałem, tak samo te pezizy to są workowce, czyli zarodniki tworzą się w takich workach zarodniowych. I właśnie te kustrzepki pojawiają się wiosną, dlatego warto też na nie popatrzeć, bo może nie wiemy, który to jest gatunek, więc nie opiszemy je jako jadalne. Raczej nie spotkałem się z kustrzepkami trującymi, ale nie wiemy, co to jest za gatunek, więc opisujemy jako niejadalne, bo też opiszemy jako rodzaj, sama kustrzepka. Mam wiele ciekawych miejsc, naprawdę zróżnicowane miejsca pod względem drzewostanów, więc te kustrzepki też prawdopodobnie będą tam różne gatunki. Jak się dobrze wpatrzycie, zobaczycie tutaj grzyb, który ma kapelusz, trzon, jest brązowego koloru. Jest to dzwonkówka, wiosenna, grzyb trujący. One mają taki ciemnobrązowy kolor, przeważnie są z takim wystającym garbkiem w centralnej części kapelusza. Po spożyciu tych grzybów mogą być problemy żołądkowo-jelitowe, jakieś wymioty, biegunki, no i bóle brzucha. To się może utrzymywać do kilku dni. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu związanej z tymi piestrzenicami, to chciałem Was zachęcić do akcji, którą stworzył mój kolega. Akcja bardzo szczytna, bo chodzi o wysprzątanie naszych lasów, które, jak wiemy, może i są ładne, ale bardzo zaśmiecone. Tą akcję promujemy pod różnymi nazwami. Hashtag zabierz mnie, albo hashtag 01 mniej, albo hashtag czysty las. Która nazwa Wam się podoba,
sobie sami wybierzcie, ale tak naprawdę chodzi tu tylko i wyłącznie o to, żeby przy każdym wyjściu do lasu zabrać jakiegoś jednego śmiecia z tego lasu. Możecie sobie jakiś swój ulubiony las w ten sposób oczyszczać. Ja też taki swój las mam i będę się starał tam zabierać te śmieci z każdym jednym moim wyjściem. Kochani, zbliżamy się do końca, ale jeszcze na sam koniec mam dla Was taki rarytasik. Tu mamy dwie piestrzenice. Po prawej mojej stronie piestrzenica kasztanowata, grzyb trujący. I po stronie lewej piestrzenica olbrzymia, chociaż jest mniejsza, to tak naprawdę jest to piestrzenica olbrzymia. Owocnik jest akurat w tym momencie dużo mniejszy. W dużej części atlasów podawane jako jadalne albo warunkowo jadalne. Z racji tego, że to są piestrzenice, zawierają gremytrynę, czyli takie toksyczne, lotne związki, które ulatniają się podczas obróbki tych grzybów przy gotowaniu czy suszeniu. Ale o ile piestrzenica kasztanowata zawiera bardzo duże stężenia tej gremytryny, tak piestrzenica olbrzymia zawiera ponoć śladowe ilości. Ta piestrzenica kasztanowata rosła w całkowicie innym miejscu. Musiałem ją tutaj przynieść, żeby zestawić te dwa owocniki. Nie są te grzyby grzybami chronionymi, więc mogłem to spokojnie zrobić. Ta piestrzenica kasztanowata rosła w bardzo ładnym terenie, wśród mchów i dzięki temu, że właśnie tam rosła, jak wiemy, mech lubi wilgoć, więc ta piestrzenica miała na tyle wilgoci, że owocnik jest nieobsuszony, bardzo ładnie wygląda. I my tutaj na koniec tego odcinka sobie przetniemy i zobaczymy, jak te piestrzenice wyglądają w środku. Myślę, że to będzie takie dosyć ciekawe, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają od środka. Na zewnątrz widzieliście, a od wewnątrz jeszcze nie. Najpierw przekroimy piestrzenicę kasztanowatą. Trzeba to zrobić w miarę delikatnie, bo piestrzenice są ogólnie grzybami bardzo kruchymi. Zresztą wszystkie workówce są bardzo kruche. Drugą piestrzenicę przekroimy, piestrzenicę olbrzymią. Jak zdążyliście zauważyć, piestrzenica kasztanowata ma bardzo duże i luźne te przestrzenie, te komory w przekroju, a piestrzenica olbrzymia jest bardzo zbita. I tak samo trzony. Trzon u piestrzenicy kasztanowatej będzie taki fioletowawy, lekko szarawy, w każdym bądź razie niebiały. U piestrzenicy olbrzymiej trzon jest zazwyczaj biały. Chyba że ta piestrzenica jest mokra, to wtedy tego białego koloru nie widać. Z racji tego, że te owocniki są tak bardzo zbite, wagowo zawsze są dużo cięższe od piestrzenicy kasztanowatej. To taka ciekawostka. Jak widzicie, w przekroju jest jeden wielki nieład. Słoneczko już zaszło. Chmury naprawdę gęste się zrobiły. Ale my będziemy już powoli kończyć, także jeżeli Was ten temat interesuje, chcecie dostawać powiadomienia z kolejnymi moimi filmami, zróbcie tak na przedstawionej prezentacji. Jeżeli Was ten temat kompletnie nie interesuje, to tego wiadomych przyczyn nie robicie. To będę kończył. Do usłyszenia. Cześć. Pa. Jeżeli podobają Wam się te filmy, które dla Was nagrywam i interesuje Was ten... Wasz, nie Wasz. Dobra.